bezkarnie pustoszyć ziemię? Nie trudź się szukaniem odpowiedzi. Nie mam pojęcia, dlaczego Arishok nas wysłał. On wydał rozkaz, a ja wyruszyłem. Czy znalazłeś odpowiedź na jego pytania? Częściowo. Jak brzmiała odpowiedź? Nie byłaś pod Ostagarem, gdy armia poniosła klęskę? To jest twoja odpowiedź. Nie musisz więc złożyć raportu? Muszę. Kiedy zamierzasz zrobić? Nigdy. Nie mogę wrócić do domu. Dlaczego nie? To już bez znaczenia. Możemy iść dalej? Pomioty czekają. Co robiłeś w klatce? Siedziałem. Jak już zauważyłaś. Bardzo śmieszne. Dziękuję. Jesteś niemożliwy. Wiem. Marszara. Czy chcesz czegoś jeszcze? O czym wspomniałeś? Mów. Na razie wystarczy. Radzę więc ruszać w drogę. Mam pytanie. Jakoś mnie to nie dziwi. Czy dla ciebie dziwny? Mało powiedziane. Nikt nie ma tu swojego miejsca. Wasi rolnicy pragną zostać kupcami. Wasi kupcy marzą o szlachectwie, a szlachcice zostają wojownikami. Nikogo nie zadowala jego obecna sytuacja. Czy Konari nigdy nie pragną odmienić swego losu? A co to daje? Rolnik, który kupi sklep, nie będzie kupcem. Zawsze pozostanie rolnikiem, który został kupcem. Nosi ze sobą stare życie, jak żółw nosi skorupę. No to jednak czyni żółwia silniejszym. Naprawdę? To również jego słabość. Jeśli przypadkiem się obróci, skorupa przygwoździ go do podłoża. Lepiej zbroić się tylko w to, co potrzeba. Jedno życie, jeden obowiązek. Chyba masz rację. Ruszajmy dalej. Co ci się podoba w Ferelden'ie? Macie tu interesującą kuchnię. Macie coś takiego, nie ma na to słów w języku Kunari. Małe pieczywo, jak chleb, ale słodkie i kruche. Dobra, już jestem. Mama dzwoniła, mama dojechała właśnie. Mówiła, że jeden przystanek jechała po godzinie, takie korki, że szkoda gadać. No cóż, ach, ten Poznań. Ciasteczka? Tak. Nie mamy czegoś takiego w naszym kraju. Trzeba to naprawić. Będę miała to na uwadze. Ruszajmy dalej. Przebije przez siebie tęsknota za dumę. Być może. Dziwne jest być w tłumie i słyszeć obcy język. Widzieć obce twarze. Tęsknię za zapachami Seheronu. Zapachem herbaty, kadzideł i morza. Ferelden pachnie mokrymi psami. Pominąłeś gnijące odpadki. To prawda. Starałem się o tym zapomnieć. Ruszajmy dalej. Dobra. Na razie wystarczy. Chcę ruszać w drogę. Mam pytanie. To nie dziwi. Nie. Dobrze. Chodźmy. Jak chcesz. Sten. Ile sten ma? Ach, bo sten nie ma fulla jeszcze. 30, 50 parę ma. Mamy coś do stena? Jakiś ten? Prezenty? Nie? Nic nie ma? Serio? Dobra, zobaczmy, co dla stena możemy kupić. Jeśli jest coś... Pewność?
Zobaczmy, co jeszcze możemy sprzedać przy okazji. To bym zostawił. Granatów więcej nie potrzebujemy. Wywalimy. Srebrny kielich. Prywatny tak uczysty welin. Teraz się zostawmy. To jest dla maga. No, to jest niezłe. Smocza kość. Nowe bronie ma, widzę. 100 golda kosztuje, nieźle. O, nowe tema, nie? Czy nie? Wydawało mi się. Wysiorki, nie wysiorki, węgielek, dobra. To są te. Patyk. Bitwa zmarłych. Amulet wspomnień. Zróbmy to tak. To jest za zero. Zobaczmy, czy to przyjmie nam. Gdzie jest ten? Save'a mamy. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję. Nice. Dobra. Pogadajmy ze Stenem jeszcze. Nie jesteś takim żółtodziobem, jak sądziłem. To dziękuję. Zaskakujące. Dziękuję. Nie ma za co. Powiesz mi teraz, dlaczego zostałeś uwięziony? Sam się uwięziłem. Jak z pewnością wiesz, słaby umysł jest śmiertelnym wrogiem. Co masz na myśli, mówiąc słaby umysł? To dość skomplikowane. Mówiłem ci już, że wysłano mnie tu. Zresztą nie mnie jednego. Przybyłem do waszego kraju z 7 Beresat, aby wyjaśnić kwestię plagi. Przemierzaliśmy fereldeńską prowincję bez przeszkód, nie widząc zagrożenia. Aż do tej nocy, kiedy rozbiliśmy obóz nieopodal jeziora Kalenat. Nadeszły ze wszystkich stron. Z ziemi pod naszymi stopami, z nieba nad nami, nawet nasze cienie skrywały kolejne pomioty. Widziałem, jak umiera ostatni z tych stworów. Lecz było za późno. Padłem. Co się stało z Dreszem Kunari? Powiedziano mi, że nikt inny nie przeżył. Nie wiem, ile czasu spędziłem na pobojowisku. Nie wiem też, jak znaleźli mnie wieśniacy. Wiem tylko, że gdy doszedłem do siebie, nie byłem już pośród braci i nie miałem w ręku mego miecza. Pewnie opuściłeś go na polu bitwy. Być może. Szukałem go. A gdy go nie znalazłem, spytałem moich dobroczyńców, co się z nim stało. Czy chłopie wiedzieli, gdzie był miecz? Powiedzieli, że nic przy sobie nie miałem. Wierzyłeś im? Tak. Wiedziałem, że nie mają miecza. Nie mieli powodu kłamać. Spanikowałem. Wybiłem ich. What? Spanikował i wybił wszystkich? Spanikowałeś z powodu zagubionego miecza? Ten miecz wykuto wyłącznie dla mojej ręki. Nosiłem go, odkąd wstąpiłem do Beresat. Miałem władać nim aż do śmierci w walce za mój lud. Nawet gdybym zdołał przemierzyć Ferelden i Teywinter bez szwanku i sam dostarczył raport Ariszokowi, zostałbym zabity na miejscu przez Antaam. Byłbym dla nich dezerterem, kimś bez duszy. Żaden żołnierz nie odrzuca miecza, jeśli może walczyć. Nie mogłeś go poszukać? Gdybym wiedział, gdzie się znajduje, już miałbym go w ręku. Gdzie walczyliście z pomiotami? W pobliżu jeziora Kalenat. Znajdziemy go. Może to i puste słowa, ale naprawdę dziękuję. Proszę bardzo, proszę bardzo. Kurde. Z powodu mieczu trzeba wybił wszystkich, bo nie mieli go. Panic mode. Panic mode.
Dobra, idziemy. Nie mam miecza, gdzie mój miecz? No cóż. Rzeczy samej. Tak. Tu, 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 tu. No to chodźmy. Questing jeszcze trzeba zrobić. No dobra, to teraz tak. Cyk, pykamy. Potrzebujesz mojej pomocy? To ja tam sobie sam powłączę, co potrzebuję. O. Ścierwoja, tu. Ścierwojadzie, chodź no tutaj. Zjeżdżaj, byłem tu pierwszy. Nie widziałeś tu gdzieś porzuconego miecza? A co, chcesz jakiś kupić? Nie, ale mój duży ciekawy kolega chce. A, naprawdę? No cóż, no widzisz, chętnie bym ci jakiś sprzedał, ale sam żadnego nie mam. Znalazłem jednak kawałek rękawicy, której wilki nie poszarpały do końca. Przynajmniej myślę, że to rękawica. Wiem, nie przypominaj mi, dałem się wyrolować. Znałem tego, który był tu przede mną. Sprzedał mi to miejsce. Mówił, że znalazł olbrzymy i różne dziwaczne kosztowności. Nie wspomniał o tym, że zabrał stąd wszystko, oprócz ziemi i kości. Nazywa się Faryn. Chytry mały drań, jeśli pytać mnie o zdanie. O której... Orzamar? Ale i tak ci powiedziałem. Gdzie on teraz jest? Mówił, że jedzie do Orzamaru. Pewnie już tam dotarł. Jeśli go znajdziesz, powiedz mu, że to ja cię nasłałem. Zeszcza się ze strachu. Nice, okej. Okay. Orzamar w takim razie. Czyli góry. Bo on jest przed wejściem do Orzamaru. De facto. No dobra. Szał. Szalejemy ze wściekłości. No, ile nam... 40 minut minęło. Spoko. Takie krótkie gadki, ale będziemy mieli przynajmniej to za nami. Dobra. Więc widzę, że wróciłaś. Czym mogę służyć? Poszukujemy miecza Kunari. Kuna... co? Przykro mi, ale... nie wiem co to. Gdzie jest mój miecz? Ja... nie wiem, o czym mówicie, panie. Zabij go, Stenie. Może znajdziemy jego miecz w jego rzeczach. Ja go nie mam. Przysięgam na bieliznę Andrasty. Sprzedałem go po drodze. Gdzie on teraz jest? Sprzedałem go krasnoludowi w Redcliffe. To niejaki Dwyn. Zaraz, Dwyn? Znam go. Zapewniam was, że to on ma ten miecz. Mówił, że jest kolekcjonerem. To się jeszcze okaże. Ale Dwyna zabiłem. On nie miał miecza. What? Może jednak jest gdzieś tam miecz. Jakaś skrzynka się aktywniła, albo kto tam wie, kto tam wie. Zobaczmy w takim razie. Dwyn. Caitlin. Dwyn był gdzieś...
tutaj. Sklep Tunduina. Oczywiście, że jest, kurde. Miecz Stena, dobra. Jak już tu jesteśmy, ja chyba pamiętam, że... W tym sklepie była skrzynka, której nie mogliśmy otworzyć. Czy tak jest? Tak jest. Pozwól, że ja to zrobię. No. I tak to się robi. Obóz. No dobrze. Nie wiem za bardzo, jak cię o to poprosić. Czy ty się pocisz? Nie, to znaczy tak, to znaczy... Jasne, jestem trochę zdenerwowany. Nie to, żeby miało chodzić o coś złego czy przerażającego. No cóż, tak. Jak to powiedzieć? Za każdym razem, gdy znajdę się obok ciebie, czuję, że głowa mi zaraz pęknie. Nie mogę myśleć logicznie. Jesteś bardzo słodki. Chodzi o to. Twoja obecność doprowadza mnie do szału. Ale nie mogę wyobrazić sobie, bym mógł żyć bez ciebie. Jesteś pierwszą kobietą, z którą spędziłem noc. I jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, będziesz także ostatnią. O, czuję tak, co się... W takim razie ruszajmy. Przed nami daleka droga. Może i tak. Okej. Spoko. Dobra. Gdzie jest... Sten. Sten, mieć Stena, prezent. Dziwne. Jedność. Już prawie zapomniałem. Na pewno jesteś szarą strażniczką? Moim zdaniem trzeba być Ashkari, żeby w kraju ogarniętym wojną znaleźć jedną zaginioną Klingę. Dobra, no tak mówię, nic mi się nie wyświetla na tym czacie, mówię, nikt nic nie pisze, może czat padł? Dobra. Bardzo proszę, Sten. Chciałbym ci się odwdzięczyć, lecz nie wiem jak. Jak sądzisz, Ariszok byłby zadowolony, gdyby plaga dobiegła końca? Jak najbardziej. Prowadź więc. Elegancko. I dostaliśmy miecz Stena. 13 coś tam. Co ma Sten w ogóle? No, ma słabe. Dobra. No, Sten musi mieć to. Sten nie ma za to butów. Okej. Okay. Sten lata na bosaka. Chciałem kupić te buty. W końcu. Potrzebujesz czegoś? Ja albo mu? Z pewnością? Sten, czy ty masz tu jakieś buty albo coś? Buty. Z tym tak. No. Coś zawsze ma. Dobra, pierścienie lepsze jakieś pewnie sobie znajdziemy. Z pewnością. Ale teraz tak. Co jeszcze? Posprzedawać parę krapów.
kwarc, malachity byśmy zostawili. Właśnie teraz jak mamy to, malachity możemy zdonatować? Klejnoty. Odejdź. Stajemy się lepsi z każdym krokiem, nice. Exp trochę wpadł, ale nadal to za mało. Ale generalnie malachity wszystkie widzę. Poszły. Dobra, to możemy zniszczyć, to jest nam niepotrzebne. Dobra, tu ma... Tu nie ma slota. Tu jest dobrze. Ten nie ma nic takiego dwuręcznego w sumie. Główna ręka, główna ręka. To też w sumie to za dużo nie ma. Dobra. Steel. Dobra, gadamy dalej. I twoi przyjaciele rzeczywiście wzbudzacie trwogę. Jaka jest twoja historia? Ostatnio nie chciałaś słuchać. Na pewno cię to interesuje? Przepraszam, powiedz proszę. Cóż, zobaczmy. Na czym stanąłem? Na prowadzeniu sklepu, zgadza się? Pewnego dnia w moim sklepie zjawiła się szlachcianka. Rozejrzała się chwilę i nagle zaczęła wyć jak potępiona. Najwyraźniej wydawało się jej, że para karwaszy, które miałem na sprzedaż, należała kiedyś do jej brata. To wiedziałem. Zginął w tąpnięciu podczas wyprawy mającej... Oczywiście aresztowali mnie w mgnieniu oka. Szlachta... No to powiedz, możemy coś... Oczywiście. Żegnaj. To już jednak się wsłuchaliśmy, dobra. Dobra. Pomyliłem się. Co masz na myśli? Jesteś wojowniczką godną tego, by stać pośród Berezad. Nie sądziłem tak przy pierwszym spotkaniu. Dziękuję. Nie ma za co. Przyjdzie czas, gdy Ariszok wyśle nas tutaj. Gdy nadejdzie ten dzień, nie będę cię szukał na polu walki. Ja również mam nadzieję, że cię wtedy nie ujrzę. Nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Ruszajmy w drogę. Dobra, pogadajmy jeszcze. Nie. Radzę więc ruszać w drogę. Mam pytanie. Jak to nie dziwi. Nie. Dobrze. Chodźmy. Jak chcesz. Nice, dobra. Leliana ma stówę, dobra. Ale pogadajmy jeszcze z Morrigan. W takim układzie. A tutaj gdzieś na odludziu. Pełno potekmany, scrolli. To ciekawe. Nie wiem, jak inaczej to określić. No, też nas dezorientowano. Bo jestem. Przypomniało mi się nasze pierwsze spotkanie w głuszy. Od jakiegoś czasu byłam w postaci zwierzęcia i obserwowałam wasze postępy. Zaintrygowała mnie ta silna kobieta, która ewidentnie radziła sobie lepiej od mężczyzn, z którymi podróżowała. Znanie miłości? Żal do Flemet, że kazała mi z wami podróżować. Założyłam, że w najlepszym wypadku pozbędziesz się mnie, gdy tylko opuścimy głuszę. Dlaczego miałabym to zrobić? Zdaję sobie sprawę, że nie mam talentu do nawiązywania przyjaźni. Delikatnie mówiąc. Do tej pory nie miałam okazji się o tym przekonać, lecz nie opuściłaś mnie, gdy dowiedziałam się o zamiarach Flemet. Niezależnie od pobudek, stoczyłaś dla mnie straszliwą walkę, bez nadziei na realną nagrodę. Zrobiłam to dlatego, że jestem twoją przyjaciółką. Psiapsiły na zawsze. I tego właśnie nie rozumiem. Gdy Flemet kazała mi wyruszyć z wami, w ogóle nie wyobrażałam sobie, że znajdę w tobie przyjaciółkę. A może nawet siostrę? Chcę, żebyś wiedziała, że choć nie zawsze okażę się godna twej przyjaźni, zawsze będę ją cenić. Dość jednak tej czczej gadaniny. Z
pewnością mamy ważniejsze sprawy na głowie. O, zdecydowanie. Zdajesz sobie sprawę, że od paru godzin nieustannie się uśmiechasz? Nie wygłupiaj się. To ty się wygłupiasz. Prawdę mówiąc, od kiedy wymieniłaś spojrzenia z tym głupkiem Alisterem, musi być niesamowity w łóżku. Bo gadać z nim to się nie da. Och, nawet nie masz pojęcia. Rozumiem. W takim razie miło to słyszeć. Od patrzenia na was można dostać próchnicy, ale przynajmniej odwraca to twoją uwagę od naszej sytuacji. Niech ci będzie. Nieźle. O co chodzi, moja droga? Chcę coś spytać. A więc my nawet nie żyję, co teraz? Teraz? Teraz wystarczy mi czasu na przestudiowanie grimuaru matki, żeby uniemożliwić jej przejęcie mojego ciała w przyszłości, ponieważ ona kiedyś wróci. Któregoś dnia. Nie mam co do tego wątpliwości. A jeśli nie będę w stanie się ochronić, wyśledzę ciało, które przybierze i zginie ponownie. I jeszcze raz, jeśli zajdzie taka potrzeba. Lecz na razie nie musimy rozmawiać o takich sprawach. Chcę podziękować ci za ratunek, więc wracajmy do kwestii pomiotów, dobrze? No, no możesz z nami polegać, nie, Morrigan? Ty... Zbyt wiele może się niedługo wydarzyć, żeby składać takie obietnice. Jestem ci jednak wdzięczna. Chodźmy. Czeka nas wiele pracy, zanim wciąż mamy wiele do zrobienia. O co chodzi, moja droga? Pełno w tobie pytań, co? Okej. Czy możesz nauczyć innych, jak zmienić postać? Być może, gdybym chciała, a nie chcę. Jak chcesz. Okej. Okay. O co chodzi, moja droga? O czymś osobistym? Jesteśmy w obozie, więc każda chwila jest dobra. Okej. Okay. Czyli jednak nie. Dobra. Shayla. Mam do niej pytanie, o ile zechce mnie wysłuchać. Rozumiem, że natknęła się na kowala imieniem Caridin, który odpowiedzialny był za stworzenie golemów i który sam stał się jednym z nich. Nie wiem tylko, co się stało z Caridinem. Dlaczego z nią nie wrócił? Miałabym do niego wiele pytań. Tak mi przykro, popełnił samobójstwo. Popełnił samobójstwo? Ha, trudno mi w to uwierzyć, ale nie. Widzę, że mówi prawdę. Czy mogę wiedzieć, co stało się z kowadłem pustki, zakładając, że jeszcze istniało? Zostało zniszczone tak, jak chciał Caridin. Przynajmniej tyle się udało zrobić. Wraz z Caridinem zniknęła jakakolwiek szansa na to, bym mogła uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące mojej przeszłości. Niech mi powie, czy dowiedziała się od Caridina czegokolwiek na temat tego, jak powstałam? Tak. Kowado tworzył golemy z żywych istot. To znaczy, że byłam kiedyś żywą istotą? To mało prawdopodobne. I dość obraźliwe. Czy jest pewna? Nie próbuję cię obrazić, Shayla. Zostałam do tego zmuszona. A może cieszyłam się, mogąc porzucić to słabe ciało. I co ważniejsze, kim byłam? Po prostu muszę wiedzieć. Nie mogę przestać myśleć o tym, że odpowiedzi znajdują się gdzieś w głębokich ścieżkach. Tak jest, kłościk. Musimy ich poszukać. W jakimś konkretnym miejscu? Tak. Nie wiem. Jeśli zechcę przeszukać głębokie ścieżki, może coś sobie przypomnę. Jeśli nie, będę musiała zaczekać. Okej. Okay.
Spoko. Wspomnienia golema. Okej. Okay. Dodatkowa zawartość. Po ścieżkach wskażę, gdy... Okej. Okay. Spoko. Elegancko. To mi się podoba. Mamy kościka. Nie możesz ze mnie zejść w re... Dobra, cyk, cyk, cyk. I Orzammar. Nice. Jak sobie życzysz? O. Nice, dobra, żeśmy trochę sobie po... Trzy kamienne serce, co to daje? Aktywna tryb pozwala używanie talentów defensywnych, aha, okej. Okay. Dobra, to tam będzie wiedzieć sama Shyle, jak ma działać. Tylko jedną rzecz włączyliśmy. O, elegancko. Mniejsze zestawy, super. No. Jest gicior. Dobra, pokaż co ty tutaj masz jeszcze ciekawego, stary. No właśnie, my też coś mieliśmy chyba na sprzedaż, nie? Tak, to mieliśmy na pewno na sprzedaż. Reszta taka nie do końca, chociaż tu jest 14. Shale. Duży czysty kryształ ognia. 14 golda. To na pewno. To na pewno. 4 do siły. Nieźle. A my te duże sprzedawaliśmy. Spoko. Dobra, poszukamy. Będziemy tu jeszcze szukać na pewno. Jest Shale. A, bo ma mały kryształ do tego, dobra. O, od razu lepiej. To, jak tak? Widziałaś? Pytam tylko dla... Jak tak mamy, no to sprzedajmy to i kupmy jeszcze... Shale. Olśniewający jeszcze ten mały, dobra. I będzie lepiej. No, dokładnie. Pyta tylko dlatego, że jesteśmy stałym klientem. Dobra. To jest za nami. Głębokie ścieżki, panie. O, kamienna płyta. Nice. Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Dobra, chodźmy tutaj do tego tajgu. To miejsce wydaje mi się znajome. Czy Wilhelm cię tu sprowadził? Nie. To było wcześniej. Jest takie jedno miejsce, jaskinia niedaleko stąd. Ja wiem, gdzie się znajduję. Pamiętam. Chodźmy tam. Doceniam jej ofertę. Zaznaczę to miejsce na mapie. Nie mogę doczekać się chwili, gdy się tam udamy. Jasne, bardzo super. Mnie ciekawi, co też tam znajdziemy. No i elegancja Francja. Shale 4. No, jest tutaj tajk Kadasza. Elegancko. Elegancko.